Cześć, witajcie na kanale rogdoi.pl. Dzisiejszy temat lekcji, bardziej teoretyczny niż praktyczny. Chciałbym poruszyć temat tego, jak niektórzy, co ludzie oczekują, czy co się oczekuje po graniu. Bo często słyszę takie pytania, na przykład, co będę umiał po roku grania? Co będę umiał na przykład za 3 miesiące, jak będę grał? Co będę umiał za miesiąc, jak będę grał, i czasem, albo na przykład, czy będę umiał zagrać to, to, to i to za na przykład 3 miesiące, albo pół roku, albo za rok. No, to jest dość złożony temat, bo zwróćcie uwagę, czy zwróć uwagę na to, że jeżeli ćwiczymy na czymkolwiek, czy to jest, nie wiem, czy to jest karate, czy to jest, nie wiem, śpiewanie, czy granie na perkusji, czy na gitarze. Bardzo ważne jest po pierwsze, to jest częstotliwość ćwiczenia. Częstotliwość to jest fundamentalny aspekt, który jest fundamentalny. Najważniejsza rzecz, częstotliwość, czyli czy gramy raz w miesiącu, czy gramy raz w tygodniu, czy gramy raz dziennie. Wyobraźmy sobie na przykład coś takiego. Siada sobie gościu do grania. Na przykład raz w miesiącu sobie poćwiczyć akordy. On jest zupełnie, można powiedzieć, zielony, zaczyna dopiero grać. Co on właściwie może, nawet jeżeli ma nauczyciela, bo to jest, wiadomo, jeżeli sobie usiądzie przed internetem, to patrzy, wyszukuje tych filmów, kto, a może to, a może to, a może to, a może to. Więc to może w ogóle dojść do takiej sytuacji, że właściwie niewiele sobie pogra, nawet jeżeli gra miesiąc, raz w miesiącu, to niewiele sobie pogra, bo ciężko mu znaleźć lekcję. Ale zakładamy, że nawet ma tego nauczyciela. No i dobra, na takiej lekcji, co on właściwie może tam poćwiczyć, czy akordy, czy jakieś palce, ale jeżeli on znowu zacznie ćwiczyć za miesiąc, to łatwo się domyślić, że po roku grania w takim przypadku to będzie się umiało niewiele rzeczy. No naprawdę bardzo niewiele. No bo powiedzmy. Przełóżmy to na godziny. Jeżeli lekcja to jest godzina, zegarowa godzina, tak jak ja zwykle lekcje robię, to jest godzina 60 minut, prawda? I zwykle wszyscy tak nauczyciele robią, prawie wszyscy. To powiedzmy po roku grania miałby 12 godzin ćwiczenia, więc właściwie można powiedzieć przez 365 dni zgrał tylko 12 godzin, więc to jest naprawdę bardzo mało. Ale teraz popatrzmy na taki aspekt, powiedzmy, bardziej. No dobra, raz w miesiącu to jest faktycznie mało. Teraz każdy może stwierdzić, aha, no to faktycznie byłoby mało, bo żeby na przykład nauczyć się na przykład grania takich pajączków, czy co za tym idzie, grania melodii, to żeby płynnie grać, to już wypadałoby mieć przynajmniej tak z 5 godzin ćwiczenia, tylko 5 godzin ćwiczenia takiego bitego na zasadzie, a teraz dobra. Mam, powiedzmy, taby, czy mam nauczyciela, który mówi, a teraz gramy to, to 5 godzin to myślę, że to można byłoby opanować bardzo dużo. Czyli 5 godzin w przypadku gościa, który gra co miesiąc, to byłoby pół roku grania, prawda? Powiedzmy, 6 godzin, pół roku grania. Czyli po pół roku grania by te melodie miał, powiedzmy, obcykane na zasadzie umiejętności technicznej, bo nawet niekoniecznie umiejętności, że wiem, gdzie jaki dźwięk jest i tworzenia tych melodii, prawda? To jedynie mówimy o odtwarzaniu, czyli na przykład mam jakieś taby, ktoś zagra melodię i git, zagram sobie melodyjkę, bo mam wyćwiczoną, wiem, które progi, palce mi śmigają, nabieram prędkości do danej prędkości w utworze i jest git. Popiję sobie znowu herbatą z kotem. Będą kubki rogdajowe, więc kotka będzie trzeba odstawić na bok. Dobra, dobra. A to jest nóż, jakby ktoś nie słuchał na lekcjach. Dobra, nie wydurniamy się. Tak więc teraz popatrzmy teraz na to z kolejnej perspektywy. Ktoś gra raz w tygodniu. No teraz w tygodniu. Rok ma 52 tygodnie, czyli 52 godziny. No, to już jest częstotliwość, 4 razy większa niż poprzednia, więc raz w tygodniu byłoby git. No, po jednej godzinie ćwiczenia w tygodniu, można, powiedzmy, faktycznie, załóżmy, nauczyć się kilkunastu piosenek, powiedzmy, można byłoby się nauczyć, w tym część akordowo, część takich riffowych utworów melodycznych,
to byłoby jak najbardziej ok. Tylko teraz zależy, kto jaką ma potrzebę, bo są osoby, które na przykład, ja chcę tylko nauczyć się grać rockowych kapel, lubię taką i chcę się nauczyć tych utworów z tej kapeli. No git, spoko. W ten rok to by sobie mógł się nauczyć, nie wiem, taki kanaście utworów i byłoby spoko. No niekoniecznie całych, bo żeby nauczyć się cały utwór, to trzeba faktycznie poświęcić sporo czasu. Przynajmniej wypadałoby godzinę, żeby nauczyć się wszystkich riffów i powtarzania grania razem ze zespołem, razem z odsłuchem. No, ale teraz właśnie, no tak, dobra, bo ktoś może na przykład też chcieć grać na gitarze, dojść do tego, żeby umieć tworzyć, po prostu, żeby nie być odtwarzaczem, prawda? Ktoś tam gdzieś gra, ja sobie odtworzę sobie stabów i jest jest cacy, tylko po prostu ja chcę umieć improwizować, chcę znać dźwięki, dzięki temu tworzyć, rozwijać się, tworzyć zagrywki, tworzyć solówki, tworzyć utwory, akompaniamenty. Więc to naprawdę jest dużo, dużo rzeczy. I tutaj już właściwie, no oprócz oczywiście poznanie teorii, poznanie gryfu, gdzie są dźwięki na gryfie, bo żeby znać teorię, znać skalę, trzeba znać dźwięki na gryfie. To tutaj właściwie po roku grania to można byłoby osiągnąć no, rzeczy takie, że na przykład można byłoby po roku grania, ale po raz w tygodniu, prawda? Po godzinie, czyli 52 godzinach. Myślę, że to można było się nauczyć, na pewno można było mieć obcykany cały gryf. Można by się nauczyć pentatoniki molowej, pentatoniki dulowej, co z tym ry, durowej, no i skal modalnych, tych podstawowych siedmiu skal, można byłoby się na pewno nauczyć bez problemu, plus jakieś takie zagrywki oparte na tych skalach. Przez rok myślę, że można było do tego dojść. Tylko teraz jeszcze jest pytanie znowu takie, czy to mamy, w jakim to tempie ten ktoś chce to grać, czy to jest granie na zasadzie. Będzie to grało? Czy to takie? Czy w stylu jakiś na przykład? W szybszym tempie, wiadomo, to nie na przesterze brzmi troszkę kijowo. Więc teraz tak, poznanie pewnych elementów to jest jedna rzecz, ale jest ich wdrażanie coraz większej szybkości grania to jest druga rzecz. A takie granie, poszerzenie szybkości grania wiąże się z dużą ilością czasu poświęconą na to. Bo na przykład tak, gramy z metronomem, czyli on nam wybija rytm. Na przykład mamy cztery dźwięki. I to muszą palce obcykać. Później coraz szybciej jest. Coraz szybciej, tak żeby satysfakcjonujący poziom osiągnąć. Bo na przykład jeżeli jakiś interesują nas jakiś. Szybkie zagrywki, to musimy faktycznie sporo czasu poświęcić na to. A jeżeli chcemy grać bluesy i niekoniecznie szybko, to oczywiście mniej, więc to też wszystko zależy od tego, kto co chce osiągnąć, no nie? Ale dla mnie najlepszym sposobem to jest taki, że taki mianowicie jest ten sposób, że grać codziennie. Codziennie, czyli tak, systematycznie, chociaż 15 minut, chociaż 20 minut, chociaż 15 minut jakąś taką zrobić rozgrzewkę. Prawda, paluszkami poruszać, ponaciągać je, poćwiczyć te pajączki standardowe, które będziemy też, będę robił taki kurs, filmy będę wrzucał z tymi właśnie jak grać, jak sobie rozłożyć ćwiczenia w czasie. No i codziennie, byleby te powiedzmy minimum 15 minut, bo na 5 minut nawet nie ma co brudzić gitary, na 10 minut tak samo, 15 to jest akurat fajny czas, tylko to też trzeba z głową robić. Nie tak, że sobie biorę gitarę i sobie patrzę w telewizor na zasadzie tempo. Ja często robię tak, że po prostu sobie oglądam film, biorę gitarę i ćwiczę konkretne ćwiczenia. Tylko, że to też jest tak, że po prostu jestem w stanie na tyle, jestem w stanie grać i też oglądać film. Czy to też znowu można powiedzieć lata praktyki, bo na początku to jest tak, że się tylko tak. Gdzie tutaj te progi są? Gdzie te progi, prawda? Tu gdzieś film, napiernicza mi film, prawda? Gdzie te progi są? Nie, jak już mamy palce
rozćwiczone, to nam wystarczy, że sobie po prostu zadajemy w głowie zadanie, grasz to, a sobie możesz przy okazji oglądać to i właściwie nawet bardzo często jest tak, że po prostu ja gram nie patrząc na gryf, no ale to z kolei można powiedzieć, jesteś świrem, bo grasz długo i się wymądrzasz, no nie? Ale jeżeli ktoś zaczyna, to najlepiej w skupieniu paluszki sobie porozćwiczywać i grać najlepiej codziennie. No, można też powiedzieć, stuknij się w łeb, codziennie grać 15 minut, jak ja nie mam czasu, żeby się wysrać za przeproszeniem, a tu jeszcze 15 minut grać. Bo mógłbym powiedzieć teraz, no to nie, to graj raz w tygodniu, to graj tylko w sobotę albo w niedzielę przez godzinkę. Ale nie, ja muszę być nieugięty, bo też widzę po sobie, że granie w większych interwałach, na przykład interwał co tydzień, czy poniedziałek, powoduje, że jeżeli coś w poniedziałek się nauczę, to do następnego poniedziałku już te pewne rzeczy mogę zapomnieć. Powiedzmy, umiejętność mechaniczna nie znika tak szybko, ale gdybym zaniedbał, na przykład zagrał w poniedziałek w styczniu, a później w poniedziałek w marcu, to w ogóle jest katastrofa, bo ręka po prostu zaczyna, no nie powiem, że flaczeje, ale ręka traci tą taką, jakby to powiedzieć, mobilność. Traci ten spryt grania, no nie wiem, nie umiem znaleźć słowa teraz, ten spryt takiego grania, prawda, po progach, tego wyczucia progów, traci wyczucie progów po dłuższym czasie. Tydzień to jest jeszcze git, ale tak czy siak ja bym był nieugięty i najlepiej codziennie po 15 minut musisz sobie zrobić z tego taki rytuał na zasadzie, dobra, zakładamy froteczki, pyk, pyk, pyk. Wojtasek zakłada, zakładamy gitarkę. Nawet nie musi być na wzmacniaczu. Może być po prostu bez niczego. Słychać progi? Słychać progi. Nie trzeba wcale do żadnego wzmacniacza podłączać. Nie trzeba wnerwiać wszystkich naokoło, prawda? Oczywiście można słuchawki włożyć. Popiję sobie kawę, bo mnie coś mi to. Kawy, przepraszam, kawy. Herbaty. Z kotem to co może być? Herbata. Także taki rytuał zrobić. Przed graniem oczywiście myjemy ręce. Po graniu czyścimy struny, szmateczko przejeżdżamy i najlepiej płynem Dano 65, taka niebieska buteleczka z takim. Akurat tam mam odłożone, nie chce mi się iść, bo bym w telefon potrącił. Po graniu czyścimy, odkładamy gitarę. Zróbmy taki rytuał. No, coś jak powiedzmy, jak modlitwa, prawda? Czy jak msza święta, rozpoczęcie, te części, wyjście, pyk, i jesteśmy załatwieni. Tak samo zróbmy z gitarą, żeby to niech będzie nasz taki, można powiedzieć, taka medytacja gitarowa, medytacja muzyczna, po prostu skupiamy się na tym, co gramy. To jest, niech to będzie taki nasz, taka odskocznia zupełnie od tego świata. Dla mnie to się naprawdę bardzo spisuje. Ja po prostu właśnie uwielbiam sobie siąść, pograć, przećwiczyć i pamiętajcie, codziennie, najlepiej codziennie. Także dobra, dzięki za oglądanie. Piszcie komentarze, jak coś nie pasuje, czy jak coś było, jakieś macie sugestie, masz sugestie, piszcie komentarze. Bardzo chętnie będę komentarze wszystkie czytał i odpisywał. Do zobaczenia w następnych filmach.